Zapraszam do Szczecina za dwa dni na wyprawy krzyżowe w kościele dawnych Franciszkanów, dziś to chyba Salezjanów, a i to z pełną siłą ognia, czyli będą i trąby, i bębny, i smyczki, i ostre pieśni krucjatowe, ale jednocześnie pobożne też w znacznym stopniu, bo to jednak będzie w ramach takiego sakralnego festiwalu. Widzieli materiał, zaprosili nas, jesteśmy bardzo szczęśliwi, czyli taka tradycja, powiedziałbym, wcale nie okrutna, tylko to tłumaczył pewien znany profesor. Nie wszyscy to przyjmują do wiadomości, że wyprawy krzyżowe wzięły się z odpowiedzialności. Jakkolwiek się skończyły, one się wzięły z odpowiedzialności za Kościół na wschodzie. Jak to się skończyło, jak to było, to jest jeszcze inna historia. Ale nikt by nie wyruszył na wschód, gdyby nie to, że poczuło się odpowiedzialność. To się narodziło właśnie w X, XI wieku, przede wszystkim w XI wieku we Francji, kiedy zbudowano, można powiedzieć, parafie i te parafie poczuły swoją obywatelskość, że tak powiem, w Chrystusie. Tak to należałoby jednak interpretować. Choć były prymitywne w porównaniu do tego, co działo się daleko na wschodzie, ale odpowiedzialność czuły. Dziękuję Państwu bardzo. Kiedy we Wrocławiu z tym repertuarem? Myślę, że dobrej epoki. Mówimy o wyprawach krzyżowych? No myślę, że prawie na pewno w maju przyszłego roku z nowym repertuarem, bo no to jest na razie zamierzenie. Zamierzam zrobić taki spektakl na... nasz spektakl, koncert na Maj z muzyką dawną. Co roku jesteśmy na maju. W tym roku była tam Konfederacja Barska, taki spory koncert, który będzie udostępniony w internecie. Wreszcie go dostanę za parę dni i wrzucę go też na stronę, będzie można zobaczyć. Natomiast prawdopodobnie te wyprawy krzyżowe, które można dostać na płytach, no myśmy już grali wielokrotnie. Może ktoś z nas z nimi zaprosi, ale na Maj z muzyką dawną chciałbym zrobić nowy program jednego z krzyżowców, poety Tybalda Thibaut de Champagne, Tybalda hrabiego Champagne, który był poetą i miłosnym, i krzyżowcem, i piszącym pieśni krzyżowe, i taką monografię o jego wyprawie na wschodzie, oczywiście monografię w znaczeniu koncertu, połączonego być może z obrazem. Właśnie wyszła taka piękna monografia we Francji, jego wszystkie pieśni z odczytaniem melodii. To jest XIII wiek, tego jest kilkadziesiąt jednego autora i chciałbym, żeby ten autor został w ten sposób opracowany, więc we Wrocławiu na pewno wtedy w ten sposób. Czy wcześniej? Mam nadzieję, że tak. To znaczy pan Donatus zawsze chętnie zaprasza, zawsze. To wiem, więc przejazdem jakby się było, to oczywiście państwa zapraszam. A czy jakaś instytucja tak zwana większa? Kto wie, być może też się zdarzy. Dziękuję bardzo. No i co? Są płyty, także zapraszamy do nabywania jeszcze kilka książek, także okazja. Proszę państwa, ja chciałem panu zaprosić na... Tu walizę, pieniądze, tu września, zajezdni o godzinie 17. Dogrywamy już tak na 100%, że jeszcze podpisana umowa, ale wszystko jest na pewno już na zarządzeniu. Nie, to pójdzie do sklepu. Nie ma, nie mają. To jest 15 o godzinie 17 zajezdni. Przepraszam pana, że wtrącę. Pozwolę się zapytać, czy wie pan może, w jaki to dzień wypada? Sobota. Sobota. Tak. Czyli sobota, tak dobrze, ten dzień, myślę, że... Panie Donatusie, jakby pan zmienił oświetlenie, tu przygasił, a tam zapadł. Ja bardzo cenię pana pana Pietrzaka za choćby poglądy w stosunku do Pałacu Kultury. To wyrażając się podobnie i do łuku, w porównaniu do Karpaczy. Mam nadzieję, że coś o tym tak powiem.